Cześć, ja jestem Alan i na tym kanale dowiesz się, w jaki sposób i za pomocą czego robić lepszą fotografię i lepszy film. W tym filmie przedstawimy Ci zalety dwóch aparatów, które mają możliwość rejestracji wideo i pod kątem właśnie filmowania będziemy je ze sobą zestawiać. Pierwszym z tych aparatów będzie Canon R5 i drugim Sony A7S Mark III. Zaczynamy! I trochę na opak zaczniemy od wniosków. Jeśli szukasz aparatu, który ma Ci służyć do filmowania przede wszystkim i okazyjnie do robienia zdjęć, na przykład na social media czy promocji samego siebie w mediach społecznościowych, no to oczywistym wyborem tutaj będzie aparat Sony A7S Mark III. W drugim scenariuszu, jeśli chcesz na przykład tylko i wyłącznie filmować, no to znowu tutaj Sony A7S Mark III będzie lepszym wyborem i ewentualnie bym go porównywał, zestawiał do kamery C70, którego ostatnio też mieliśmy okazję zrecenzować i link do tej recenzji znajdziecie w opisie filmu. Jeśli jednak jesteś profesjonalnym fotografem, który bardzo okazyjnie filmuje, no to tutaj już wybór jak najbardziej skłania się w stronę Canona R5. Tak samo jeśli jesteś fotografem, który tylko i wyłącznie fotografuje, no to również oczywistym wyborem tutaj jest Canon R5. A jak jest z wykorzystywaniem tych aparatów do vlogowania? Oba aparaty jak najbardziej dobrze się sprawdzą, pod warunkiem, że w przypadku Canona nie będziemy dłuższych robić ujęć w rozdzielczości 4K w 50 klatkach, w trybie High Quality czy 8K RAW. No ale umówmy się, przede wszystkim te aparaty będą służyły do profesjonalnej fotografii lub profesjonalnego filmowania. A możliwość vlogowania będzie taką dodatkową korzyścią. Jednak ten film jest o filmowaniu i na tym się tutaj skupmy. Jeszcze zanim zaczniemy, pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie sami przetestować te sprzęty, to możecie wybrać na przykład do naszego Canon Store i przetestować tam Canona R5 lub po prostu wejść na stronę cyfrowe.rent i w wypożyczalni wypożyczyć oba aparaty i samemu stwierdzić, który dla Was będzie lepszy. I na pierwszy ogień idą zalety aparatu Sony A7S Mark III. I pierwszą taką główną zaletą aparatu Sony A7S III jest to, że nie ma limitu nagrywania. Będzie to szczególnie przydatne podczas pracy eventowej, właśnie filmowania różnego rodzaju wydarzeń, kiedy musimy filmować dłużej niż 30 minut. Ktoś mógłby powiedzieć, że w przypadku aparatu Canon R5 wystarczy po prostu ponownie wcisnąć przycisk nagrywania. I oczywiście możemy tu przyznać rację, ale co jeśli człowiek się zagapi zwyczajnie po prostu, albo gdzieś odpłynie myślami. Wtedy będziemy mieli parę minut, z których będziemy musieli się tłumaczyć i świecić oczami przed klientem. W Sony nie ma limitu nagrywania, więc problem ten nie występuje. Mała ilość szumów podczas filmowania w słabszym oświetleniu to jest coś, co na pewno zadowoli wielu filmowców. I tutaj Sony A7S Mark III radzi sobie oczywiście znacznie lepiej, jako że to jest matryca, która ma 12 megapikseli, co nie znaczy z drugiej strony, że Canon R5 radzi sobie źle, dlatego że możemy tutaj spokojnie wchodzić na czułości typu 6400 i nadal ten obrazek jak najbardziej nadaje się do użycia, może nawet 8000. W przypadku Sony A7S Mark III używalna czułość ISO to dochodzi nawet do 25000, 12600, także w skrajnych przypadkach możemy się tutaj ratować, jeśli nie mamy oświetlenia, wysokimi czułościami ISO, więc plus dla tego aparatu. Z czasem, kiedy filmowcy chcą wykonywać lepszej jakości pracę, chcą mieć więcej kontroli nad tym, co filmują, zaczynają wykorzystywać monitory do podglądu, które są montowane na gimbalach, rigach czy klatkach. I to nas sprowadza do tego, że w jakiś sposób musimy te monitory podglądowe podłączyć do aparatu. I tutaj w Sony A7S Mark III mamy na szczęście pełnowymiarowe HDMI. Nareszcie się tego doczekaliśmy, dlatego że przez długi czas aparaty Sony serii A7 miały, moim zdaniem, najgorsze tego typu połączenie, czyli mikro HDMI. Podczas samego kręcenia filmów na YouTube dla cyfrowe.pl zużyliśmy już ze 4 kable i niezliczoną ilość końcówek mikro HDMI, a jak wiemy, bardzo ważne jest, żeby móc na swoim sprzęcie polegać. Dlatego widzę sporą korzyść w złączu pełnowymiarowym złączu HDMI. Nie jest to złącze SDI, no ale mówmy się, nadal jest to aparat filmujący, a nie kamera. Sony ma możliwość filmowania nawet w 240 klatkach na sekundę w rozdzielczości Full HD. Kiedy porównamy to do maksymalnych klatkarzy w Canonie R5, czyli 120 klatek na sekundę w rozdzielczości Full HD, no to widzimy znaczną różnicę, jeśli chodzi o efekt spowolnienia. Jeśli chodzi o jakość filmowania w slow motion w rozdzielczości 4K, to oba aparaty filmują do klatkarzy 120 klatek na sekundę. I jeśli bierzemy pod uwagę to, że chcemy mieć obrazek, który będzie wymagał jak najmniej postprodukcji, który jest najprzyjemniejszy dla oka, no to tutaj Canon ma przewagę, jeśli chodzi o kolory szczególnie. Jednak przestaje mieć to znaczenie, kiedy bierzemy pod uwagę, że Sony się nie przegrzewa. A przynajmniej nie przegrzewa się w warunkach takich standardowych, podczas filmowania w naszych europejskich temperaturach, wykorzystując maksymalne klatkarze, dostępne kodeki, najwyższe jakości. W przypadku Canona R5 jest tak, że kiedy filmujemy w 8K RAW, 4K w 120 klatkach, w 4K 50, 60 klatkach, czy w 4K zwykłym klatkarzu, ale w trybie high quality, to możemy się spodziewać tego, że za każdym razem aparat będzie się nam przegrzewał i taki czas filmowania zwykle wynosi około 20-30 minut, zanim aparat się przegrzeje, po czym trzeba poczekać jakiś czas i możemy rozpocząć filmowanie od początku. Prawdopodobnie nie jest to problem, który może zostać wyeliminowany za pomocą zwykłej aktualizacji, która nie będzie miała wpływu na jakość obrazu, dlatego też po uzyskaniu tej informacji o przegrzewaniu wielu filmowców kieruje się właśnie w stronę Sony A7S Mark III lub wcześniej wspomnianej kamery Canon C70. I ostatnia bardzo ogólna korzyść, która podsumowuje cały ten aparat, jest to, że Sony A7S Mark III był projektowany z myślą o osobach, które będą właśnie filmować. Dlatego też możemy, tak przymykając trochę oko, możemy na niego spojrzeć, na aparat filmujący z możliwością fotografowania. A jeśli chodzi o Canona R5, to jest to przede wszystkim profesjonalny aparat fotograficzny z możliwością filmowania. I z taką myślą też będziemy mówić o kolejnych zaletach, które po prostu będą dodatkami do jego fantastycznych możliwości fotograficznych. Pierwszą główną zaletą aparatu Canon R5 jest to, że ma możliwość filmowania w rozdzielczości 8K w RAWach i do tego internal, czyli nie potrzebujemy żadnego zewnętrznego rekordera do tego, żeby nagrać takiej jakości film. Jeżeli porównamy rozdzielczość 8K do 4K na zwykłym monitorze, to na pierwszy rzut oka nie widać różnicy. Różnica widać dopiero po powiększeniu, także jeśli mamy na przykład telewizor 8K, który ma powiedzmy z 60 parę cali, no to prawdopodobnie zobaczymy różnicę, jeśli chodzi o szczegółowość i detal. Na mniejszych monitorach raczej nie, chyba że właśnie wykorzystujemy taki materiał 8K do tego, żeby nagrać materiał, po czym go móc kropować bez straty jakości. Jeśli chodzi o rozdzielczość 4K, to mamy dwa tryby, standardowy i drugi high quality. High quality polega na tym, że aparat rejestruje obraz w rozdzielczości 8K i wewnątrz aparatu go pomniejsza. To sprawia, że tryb high quality jest jednym z najlepszych jakościowo obecnie obrazków, które są w stanie wypuścić aparaty filmujące, jeśli chodzi o rozdzielczość 4K, co możemy też zobaczyć na porównaniu rozdzielczości 4K high quality z 4K po trochę większym powiększeniu. Aparat Sony z drugiej strony filmuje maksymalnie w rozdzielczości 4K i porównując na przykład do aparatu Canon High Quality, to jest ona trochę niższa, jednak to też zobaczymy dopiero po większym przybliżeniu obrazu. To, co w profesjonalnych kamerach służących często do reportażu jest bardzo przydatne i wykorzystywane przez wielu filmowców, to wbudowane filtry ND. Bardzo to się przydaje podczas szybkiego ustawiania ekspozycji, jeśli taka zachodzi konieczność. Nie musimy się bawić w przykręcanie i odkręcanie filtrów na obiektywie. Do aparatów, które mają bagnet w systemie Canon R, mamy możliwość dokupienia opcjonalnego adaptera, w który możemy wkładać filtry, na przykład szary ze zmienną gęstością, dzięki czemu uzyskujemy podobny efekt do tego, o którym powiedziałem wcześniej. Nie tracimy tyle czasu na wymianę samych filtrów szarych na obiektywie. Także mało kto o tym mówi, ale jest to fajna ciekawostka, która może się przydać wielu filmowcom podczas pracy. Jeśli chcielibyście przetestować taki adapter, to znajdziecie go u nas w wypożyczalni cyfrowe.rent razem z filtrami różnego rodzaju, szarymi, polaryzacyjnymi i zwykłymi. Także link znajdziecie w opisie filmu. Kolejna bardzo duża zaleta, jeśli chodzi o aparat marki Canon, to rewelacyjna stabilizacja. Jeśli chodzi o tą kwestię, to trzeba przyznać, że Canon zrobił naprawdę dobrą robotę. Jeśli porównamy stabilizację w Canonie R5 do stabilizacji w Sony A7S Mark III, to widzimy wyraźnie różnicę na korzyść aparatu marki Canon. I na koniec, jeśli chcecie pełne podsumowanie, to wróćcie do początku tego filmu. W skrócie wniosek jest taki, że jeżeli głównie filmujecie, bardzo okazyjnie fotografujecie, to Sony A7S Mark III. Jeśli jesteście fotografami, okazyjnie filmujecie, to Canon zrobi w Waszym przypadku robotę. Jeśli Twoja konkretna sytuacja jest inna, to napisz w komentarzu, na pewno odpowiemy Ci na Twoje pytanie, a jeśli jesteście głodni wiedzy o aparatach, kamerach, filmowaniu i fotografowaniu, to subskrybujcie ten kanał i kliknijcie dzwoneczek, żeby być poinformowanymi zawsze o nowych filmach. Jeśli podobał Wam się ten film, to zostawcie lajka, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Cześć!